31. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej, Poezji Śpiewanej Sztuk Różnych Wrzosowisko 2018 właśnie trwa. Śpiewała dla nas Mirka Szawińska Band, laureatka zeszłorocznego Wrzosowiska, i ukochany Radek, Janusz Radek, nie zawiódł nas, pozostawił publiczność pod wielkim, wielkim wrażeniem. Zaśpiewała dla nas niezwykła, w postaci malutka, ale głosem, interpretacją przewielka kobieta, Joanna Lewandowska, ze wspaniałymi muzykami. Thank you.
raz oczekujemy na występ Pawła Leszowskiego, tak zwanego Leskiego. A jutro, w związku z tym, że ten festiwal to sztuki różne, jutro o godzinie 15 zaś zatańczą, opowiedzą nam dzieci historię Ireny Sendlerowej w oparciu o adaptację książki Anny Czerwińskiej Rydel zatytułowanej List w butelce. Właśnie taki to spektakl, baletowa i muzyczna opowieść z punktu widzenia wrażliwości i uczuć dzieci. Dlatego to dzieci dla nas opowiedzą tańcem i muzyką tą historię, historię tej wielkiej kobiety. Zapraszam Państwa, bądź Bądźcie zawsze z nami na Wrzosowisku. To Wrzosowisko, 31. edycja, jest nieco inna. Na pewno zabrakło nam konkursu, który jest tak ważny i istotny podczas każdego festiwalu. Niestety w tym roku trochę za mało zgłoszeń. Zgłoszenia w muzyce i słowie niesatysfakcjonujące jurorów. Nie wiem, musimy wsłuchać się w rzeczywistość, w otaczający świat, może zmienić formułę, może młodzież chce teraz inaczej śpiewać. To wszystko przed nami. Mam nadzieję, że najbliższe tygodnie to będą dyskusje merytoryczne na temat tego festiwalu, który broni najwyższych wartości literackich i poetyckich. Cieszę się miłością Państwa, mieszkańców Kędzierzyna Koźla. Czy w przyszłym roku będzie konkurs, czy recitale młodych ludzi, młodych talentów, młodych zespołów wyłonionych podczas innych festiwali, tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że kolejna odsłona, 32. będzie inna, będzie również bardzo, bardzo interesująca, ale póki co oddajemy się słowu, muzyce, literaturze, poezji, opowieści 31. Festiwalu Wrzosowisko 2018.